Sąsiad, łapaj tego prosiaka, kurwa. Łapaj go. Kurwa. Sponsor rady. Toś, łapaj go. Molocha nam odpływa. Nie widzisz? Coś nie idzie. Zakrynował się w dziurce. Łap go. Skurwysyn. Dawaj korydę. Jaką w las. Jaką tam w las. Czekaj, wsadzę tam rękę. O, jak mokro. O kurwa, ja się spierdalam. Dobra, biorę wodę z domu i idziemy do 60. Oczywiście kotek, zobacz, czy kamerka świeci się na czerwono, czy nie. O, świeci się, także cześć, mano, ja jestem Adi. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku vloga. Oczywiście nie było mnie na tym kanale dosyć sporo, raczej no dosyć długi czas. Ale to z Sołtysem sobie zrobiliśmy takie kurwa dożynki, że ja pierdolę. Tak pochlali, że tankowali przez cały miesiąc i cały miesiąc trzeźwieli. Także nie przejmujcie się. Nie wiem, jak tam ogólnie Sołtys się czuje, nasz sąsiad, ale już lecimy do niego. Ogólnie 60 jest podpięta do przyczepy, bo będziemy sobie z nim, raczej w sumie u niego, będziemy robić kukurydzę w kiszunkę, także jest elegancko. Nie wiem, co się dzieje z tym moim ręcznym, bo napierdala jak wibrator, ale palimy maszynę. 60 jak zawsze od strzała zapaliła i lecimy do sąsiada, bo mieliśmy być na godzinę 9, a jest 9:10, także kurwa, hamulec ręczny. Także no trochę się spóźniliśmy, ale znając życie, u niego coś się w sieszkarni popsuło i też będzie obsuwa czasu. Także lecimy do niego na gospę. Zobaczymy, gdzie ten chuj jest. Także no co, lecimy. Oczywiście co, na wstępie odcinka, no to jak zawsze zapraszam was do do opisu, żeby się zajrzeli, co tam się dzieje. I oczywiście widzę, że Belarusik stoi z przyczepą, także chyba będzie odwóz na dwa. I sąsiad jedzie. Co tu się dzieje? O ty kurwo! Oj. No sąsiad, ty normalnie. Nowa burta była. Nowa burta była w tej przyczepie. Dobra, nowa. Jadę se, nie? Jadę normalnie, jadę se, jadę, nie? Drogą jadę, no, jadę, nie? No. Tak widzisz, jak jechałem, nie? Jadę. No. I mi się normalnie srać zachciało na Boćkowie. Ale takie sranie, nie? Ani igły, ani liści. Same igły były. Po prostu pomyślałem, że podetrze się korą, nie? Zgubiłem koszulkę, zgubiłem jeszcze jedną z parę karpetek. No nie ma, nie? Tykałem mu, nie mogł, ale musiałem się nimi też podetrzeć. Daj mi swoje skarpetki, bo nie mam. Bo mam jedną parę w domu. Ci powiem, słyszałem, że się chujowo podtarł, bo kurwa. Zaraz jemne pawia. Bo kurwa, jebiesz gównem. Palce trochę zostało, czekaj, sąsiad. Weź tego szlaufa i se umyj dupę, bo i jebiesz jak chuj. No właśnie, jest szansa, żebym się nie do końca potarł, bo jednak ta kora strasznie bolała w dupę. Dobra, weź tego unimoga w chuj. Dobra, zajeżdżę na tył, bo wiesz, akumulator wypadł. Nie działa. No, ja mu wrzucam w tył, nie, i nie działa, nie kręci nic, zdech po prostu tego. Co się czkarnie nie ma, nie było. Akumulator zdech, tak o, normalnie wiesz, był. Była faza, nie ma fazy, normalnie wiesz, tory były złe, podwozie było złe, no a sieczkarnia dobra, nie? Ja pierdyle. Sieczkarnia dobra, żeby u nimok zaranie. Dobra, weź. Oj, na, moja burta. Nie, sąsiad, to jest za moją burtę. Może dobra. Wstań tu w gównie, a nie. To dobra, może idź, być. Bo i tak śmierdzisz gównem. Weź, wstawiaj sobie ten akumulator i odpalaj tę sieczkarnię, a tu zaraz przyjadę 60. Zajeżdżaj tym, ja tutaj wstawiam. Kurde, a teraz tutaj wywiniemy tym gównem? Znaczy no, tą moją czerwoną. Jezus, sąsiad mi zamknął bramę. Co za chuj. Sąsiad, ja już wiem, co się stało z tym akumulatorem. Co się stało? Ktoś tam jego przepili.
A. To dawaj, od Belarusa dawaj. Gdzie tam Belarus ma? Dobra, będzie chyba, będzie faza już. Ja sąsiad, ja muszę wycofać z twojej tej willi. Poczekaj, ja ci... O! Nie, nie ujebałem płyt. Jest dobrze. Jeszcze faza trzyma, ale jestem trzeźwy. No. Sieczkarnia kręci. Sieczkarnia kręci, działa. To zajebiście. Dobra, ogólnie powiem tyle, nie? Mam nadzieję, że otworzę tą burtę, którą żeś mi powiął, bo będę kiprował chyba na prawo. Także zobaczymy. Dobra, sąsiad, da radę. No, sąsiad, da radę. Dobrze, że 60 jest dobrze. O, ale kurwa, cofa się czkarnia. To ile tego pola mamy do cięcia, tej kukurydzy? No te dwa, najprawdopodobniej. Zobaczymy, jak z tego sypnie. To ty gadasz. Dobra, się te drzwi zamykają. Rurę. Jechają. To ci... Kieruj tą rurę do mnie. Dobra, sieczkarnia. Musi się. O, rozkręci, bo na zimnym. Tam wsiadł. Chyba sieczkarnia nie działa. Pokaż to. Chyba lewo faza jest. Nie kosi. Nie zaciągło. Bo w dupę. Leci. Dobra, sąsiad, działa. Sąsiad, kurwa, co tu się stanęło? Już działa? Lewe obroty były w sieczkarni. Akumulator, faza tu do przodu była zrobiona. Dobra, ja, jak to działa. Ja sąsiad będę jechał za tobą. Dawaj, lecz przede mną. Bo jakoś musimy się przeciąć. Leć, leć, nie przejmuj się mną. To jakoś z 11 na godzinę będę jechać, sąsiad. Jo, ja tam 60 typu matu nie mam, radio mam bynajmniej. Które mi założyłeś na lewo. Pewnie jest sieczkarnia, ale to tam mniejsza z tego. Ale, ty to chyba coś chlałeś, nie? No, nie powiem, alkomat, ale to tylko jedno frugo. Tylko jedno frugo? Zjadimy dookoła. Zjadimy dookoła, tylko moje kurwa kukurydzy nie zetnij. Dookoła, czy kurde raz przy raz? Przysięgam, to tylko jedno frugo było. No, widzę właśnie. Jedno frugo, dobra. Sąsiad, kaca nigdy nie miałeś. Sąsiad. I bacji naszej. Ja jako jedyny z nas jestem tutaj trzeźwy. Ja się dziwię, że dzisiaj w tą kukurydzę działamy. No a czemu nie? Że daliśmy radę. To ci dam radę, człowieku. To nie pierwszy raz. Jak nie my, to kto? Kto w tej wsi? Wiesiek, kurwa, spod sklepu? Nie, tam Wiesiek przepił wszystko. Jak my? Akumulator. Nie, no my jeszcze mamy traktorki. Oj, i zajebał przystanek. Ty, sąsiad, żyjesz? No. Chyba lekki strząs mózgu był. Było. Co? No nie tak długo było. Jedno ale nie, nie powiem ci, nie, jak jechałem, tak mi się właśnie tym sraniem właśnie wracają, jak po tym kabowym. No, cringe. Po tym nie, ale takie sranie, takie wiesz, takie no. Jak po czymś ostrym. Gdzie? Skurczę. Monster truck no. Pierdolony. No tak zawsze, bo ty, chyba się w akumulatorze lewej obroty wstawili. Żyć zapomniał jaką kawałek tu usy. Dobra, sobie czekaj na tej hołdzie. Czekaj, ja cię popcham. O? Jedź do przodu, do przodu, do przodu. Więc sąsiad nie jedzie. Czekaj, wycofiemy na drogę. No, cofaj. No, chyba nie wycofasz. Ja pierdziele. No ty gał! Cup! Da radę. Patrz. Wow. No i elegancko. Jak w dziurkę w palinie. Fuchmeister. Ogólnie ja mam 40%, nie? Przyczepię. Sypię jak... No zajebiście jak w pewnym obozie prostkiem. Jedź prosto, jedź prosto. Jadę. Nie no. A se też drzwi otworzę. O, to nie kurzy.
Że chyba ten, jak to się nazywa, nawozu żeś nie dał. No właśnie nie, oszczędzałem na głównie, bo nie będę gadał, co się z krowami działo, bo po prostu mało wydajne. I sąsiad dobrze wiesz o tym, co się dzieje w mnie. Ja wiem, te twoje łąki ci nie wystarczają. No właśnie, nie wiadomo czemu w nocy znikły dwie krowy, ale to chyba lisy przyszły. Lisy, kuny kurde i jenoty. Chyba też. Dobra, dawaj. Chyba tego. Bercik przyjechał normalnie. Kto? Jaki Robercik? Nie, nie Bercik. Bercik ze Śląska normalnie przyjechał, mój szwagier i sobie chyba wziął nas na kotleta. Chuj tam jak masz Robercika, sumsia, tego szwagra, to weź tam i nie pierdol. Tylko no kość. A my mamy węgiel na zimę, nie musimy tyle kupować, bo na Śląsku sprawę za darmo. Dobra, sumsia, to chyba ja się wysypa, nie? Teraz dojedziemy do końca i ja się wysypa, bo będę mieć... Mijaka robisz. O. No, żyjemy na prudach. Czekaj sobie, to się... To się naprawi. Mamy 7 tun na razie na przyczepie. Bardzo dobrze. Bo ci tak powiem, że nie sypie. No nie sypie, ale to wiesz, na twoje potrzeby wystarczy. To będzie z tymi krowami, to stoi. Dobra, kurczę, nie na tą stronę, a przecież... Nie no, normalnie no, te frugo to... ta twoja woń główna to przychodzi mi do tego, jak to się nazywa. Murowa dokładnie nie wiemy, bo podam mi wody. Ale no, ale kupka. Ale kupa. Elegancko. Ale kupa. Nie powiem jak, bo jestem bardzo dobrze wychowany, no, wiadomo. Nie tak jak sąsiad z Łodzi. Dobra, dawaj sąsiad. Tata z Velaskiem pałował. Koś, ja tu wjadę na tę kupę, to też 60 je. To jest najtańszy cennik na rynku, by się sąsiad nie popisuj. Ja wiem ile to kosztowało. Tam ci... Dawaj, jedź. Tam on ci go zamawiał. No ty... ja to jedyny mam konto na OLX. Poczekaj sąsiad, bo muszę kartę pamięci wyciągnąć, bo się kamera zawiesiła. Dobra. Dobra, sąsiad, dzięki za kawę, nie? Ale ci powiem, czekaj, się dopiję. No, dobra było, idziemy odnieść halinie, bo... Jo, a ta kamera już w końcu działa, czy nie? Bo ona się zacięła, nie? Co ty mi od tyłu teraz schodzisz? Gdzie ty kurwa jesteś? Działa. No to dobrze. Coś nam się świeci. Dobra, daj tutaj na schoda. No tutaj rzucę ci do kosza i jest dobrze. Mam nadzieję, że kombajn odpali, bo zdech nie chciał kręcić. Jo. Mam nadzieję, że znowu nie zdechnie. Akurat wyciągnęliśmy tą kartę pamięci przy kamerze. Nie dość, że kombajn nam zdech, to jeszcze kurde kamera się wyłączyła. I nie mogli włączyć. Trzeba chwilę pokombinować. No odpali, ale już my go zgasili, poszliśmy sobie na kawę. No wiadomo, po tym jednym flugo, co się wypiło, to... O, kręci dalej. Dobra, to jedziemy. No jo, jedziemy, tylko 60 czy teraz zakręci. A! Łódź strzała odpaliła. Dobra, jedziemy sąsiad. Dobra, mam nadzieję, że nic się już nie zepsuje, bo chciałbym już tą kukurydzę w końcu tutaj jakieś jedzenie obecnie spotkać. Bo no, mam już dość powoli tej kukurydzy. Jak to kurde jest złoto, nie? A nie kukurydza. I tam w przyszłym sezonie to jedno pole z kukurydzą będzie, ale najprawdopodobniej zainwestuję, bo nie powiem. Kasy trochę do mnie przyszło. No ty kurde, chamie, powinieneś mi dać jakąś dotację na nowy ciągnik, a ty żeś sam sobie wziął. Mówiłem, że ci dam. Jo, dasz. Dasz to... Tam twoje dam to jest postawienie flachy na stół i żebym nic nie pamiętał. Bo może coś się kiedyś wybierzemy, bo na pewno zainwestuję trochę w hektary i może jakiś nowy ciągnik się mnie pojawi w końcu. Jo, ja żebym zainwestował w hektary, to ja potrzebuję ciągnik.
hektarów, niby kropeczkę mam, ale ma. Na jakiegoś Jondera byś mi dał pieniądze, a nie? Jondera to sobie mogę postawić. Kurwa, nowa opona i już szlak trafił. Ty to, Sumcia, ty jednak potrafisz jeździć tą sieczkarnią? No. Czekaj. Dawaj, malutki, nie rób wstydy. Ten kaput ten? Co ty gadasz? Podmuchamy. Filtr. Daj mi to, sąsiad. Czekaj, ja mam, bo ty trzeba... Trzeba... Kurz! Niby kręci. Niby kręci. Ty to tam masz jakieś tam swoje zdolności. Działa szmatoruska, a nie my to. Szmato. XP. Jak Windows. Dobra, dawaj. Jedyby. Dymy, jedymy. Ale chyba będę musiał zajrzeć do tej sieczkarni, bo to akurat nie jest normalne, że drugi raz zgasło, chociaż teraz odpaliło. No teraz odpaliła, to sukces. No chyba, że świece się kończą i będzie trzeba wymienić te warowe. Chociaż nie wiem, zamontowałem tutaj niby i mimo, że to jest diesel. Bo wiadomo, czy było trzeba zaoszczędzić na kostach, to nie są te pieżarowe. No jo. A ten... Dobra, masz sąsiad. Teraz jeśli pojeździ, bo jak coś się zepsuje, to będzie na kiedy. Aha. A to tam... Ja to tam jak piznę w drzewo, to będzie dobrze, dobra. I pizda przed ciebie. Nie. Tylko uważaj na tą 60, nie? Brada, tam się, nie przejmuj się. Ja ją remontowałem świeżo, ja tylko... Czekaj, żebym ci skrzynię zakleszczę, bo 60-kami nie lubię jeździć, pamiętaj. Jakieś dziwnie te biegi chodzą, jakoś wajcha w bok, jak w amerykańskim. No i o to chodzi. No, chodzi. Dobra, cyk. No, chyba truja się wbiła. Oj... Kurde... Czekaj, zamdziel. Czekaj. O. Ja ci dam, dziadzie. Dobra, poszedł, wbił się w plecznik. Dobra. Dawaj, dawaj, nie śpimy. Tu się zapierdala, sam kiedyś tak ruszył. Mówiłeś. Jedziemy, dawaj sobie. Już się kameruje chyba. I ile to w ogóle ten kemper rządków bierze? 4? No, jakoś tak. No i zajebiście. Nie, sąsiad, żeby tylu liczyć nie umiem to. No... Ja mam trochę rozwojenie jaźni po tej twojej, kurde, kawie. O. Trochę... Ta próba jednak mocna była. Trochę mocna była. Ty, a czemu tutaj? A tutaj masz... Ile jedziesz na godzinę? Co? Gdzieś sam siadł jak wyliczone. A mówię, tylko jedna próba. Ja ci powiem tak, nie? Ale te ciśnienie twojego oleju w tej, kurde, ruskiej maszynie, to ci skoczy zajebiście. Dlatego, że nigdy nie wymieniałem. Człowieku, jest tutaj... Jest 6. Nagle jest 4. Nagle jest 6. Teraz jest 7. Akumulator też się ładuje na 0. Może dlatego, że... silnik tak cieknie, znaczy znaczy teren, nie? Jadę z... Jeszcze raz usypniemy, wiesz, znaczy teren straszny, że przez tyle dolewek, które ja tam już modelałem, to już mi się olej zmienia. Więc już tak trochę nie widzę sensu, żeby wiadomo, aż tyle w nim zmieniać. Tego oleju całego, chociaż niepotrzebne koszty w tym filmiku. To na Kujawskim poleci. Nie ma co się przejmować. Ja ten ruski, to już nie taki olej przepalał. No właśnie. Jak to tam wygląda na przyczepie? Chyba serce. Widzę, że... 8 ton będzie. Dobra, ja jadę wysypać sam, żeby zaraz posypiem. Mam nadzieję, że te twoje nadstawki wytrzymają, które żeśmy zrobili w garażu kiedyś. Auto sanka teraz. No to teraz. Co to tutaj było, chyba plikat, żeby to sypało. Tu jest taki guzik, ale to nie. Panie kurwa, tu wajchę dawaj do góry. O. Jedzie. O, ale kupa. Chłopie. Ale szpara, ci sam się odpowie.
Jo, jak pomiędzy twoimi zębami, kurwa, szparaje. Posłuchaj, w debek, no, on to ma takie luzy jak... Ale bynajmniej widziałem, jak 60 amortyzowaną ośmą przednią. No co, dobrze się zespawało, jak ty kiedyś pękła w lesie, jak żeśmy drzewo wywozili. Jo. A mówiłem, nie ładuj tyle na tę przyczepę, bo podnieśle i pusty. Kto spawał, ten spawał. No i też zaspaw poszedł cały w przyczepie. Jeszcze ośkę, żeś przednią połamał. Było trzeba pójść po Allegro tylko. Jakiś jeszcze nowych, żeby dospawać coś. Dobrze, że wtedy mieli Allegro Smart, to od razu kurwa było za darmo. No właśnie. Dobra, sąsiad, ty tak nie zapierdalaj. No i ci sąsiad, że nie potrafię nie do tej 60 wczuć, ale... Truja i tak. Gazu do chuja i będziesz jechał 11 na godzinę. Dobra. Zamiast za to powiem. Dobra. Dawaj, jedziemy. Ja ci powiem, że ta twoja maszynka jest fajna, bo biegi sobie zmieniasz, elegancko, luks. Soko się siedzi, nawet wygodny fotel. Powiem, tylko kurwa, gaz musi być, gaz jest ręczny, to je do dupy. Będę musiał przy tym kombajnie coś pogrzebać, bo powiem, że gaz średni mi się nie podoba. Nie no, chyba nic się nie stanie z tym sieczkarnią, to ci już jest końcówka. Chyba wykosim też... Stój! Ja za wysoki bieg wbił za niskich obrotach i zgrał. Skurwysyn. A ja ci powiem, chyba w tej sieczkarni to sprzęgło jest na końcu, co? Już się kończy trochę, co? Sąsiad. Może tak być. Bo ja teraz wstecznie wbiłem i tak kurde już tak ci powiem ciężko było. No, ciężko to jeszcze może być, bo ile tam się jeździ raz w roku. Ale jak faktycznie z tego listopada, no to wtedy zrobimy klasyczny remont. No chyba, że w Rosji sprzedamy jakiemuś głębowi tam się skarnie. I zresztą nie sobie się skarnie kupić. Ty, ale ja bym kupił. Nowa, nieużywana praktycznie. Rocznik 80 któryś. A za ile byś sprzedał? 120 tysięcy. Cię pojebało, kurde? Jo. Może to jest długo. Dobra, no może 130. Zdążę ci powiem. Nie no, wygodnie. Może moje 3 skipki to by... dał radę jakoś ogłosić. O kurwa! O. I chuj, i pogięłem, ja. Dobra, to ruskie, to nie polskie, to się nie połamało jeszcze. Tylko trzeba remontować co roku. Jezu, ty gałęzie. Dachem o brzozę moją. To trzeba z pędem jechać. Brzozę, którą dziadek posadził kiedyś i skosił, to teraz dachem. Zera kurwa kamienny. Dziadek sadził tą brzozę kiedyś. Dobra, jak jest. Stary urodził. A ojciec posadził tą brzozę, jak ja się urodziłem i nie daruje ci tego, nie? Zresztą nowego narodu. Oj, nie. Ale tu się no. Życie tworzy. Tu się życie tworzy nowe. Kurwa. Ty. Uciekaj. Życie tworzy moje pole. Dobra, jedź. Widzisz, masz za karę, nie? Za moje pole, tam się życie tworzyło. Jedź tam. Chłopie. Skosił teraz. Mniej 800 plus, tym lepiej. Dobra, koniec. Nareszcie, chciałbym sypnąć. 2000 się należy. Coś tam dostaniesz. Gdzie te gówno ci wyłączyć? Zostaw tu. I to tak będzie potem serwisowane. Oj! Co ty zrobiłeś? Rura z tytanu. Chyba tak. Dobra. Ten spaw, który żeśmy spawaliśmy rurę, dalej trzyma. Wjadę 80-ką ci tam pogniotę trochę. Ty, a czemu mi bieg wyskakuje? Kurwa. To masz to samo co w tej dziesiątce. A czy tam tak biegi dziwnie wchodzą, to tam musisz się do tego przyzwyczaić.
Tak już od początku miał, a ten go wymieniałem i dalej dziwnie powiem. Na pewnej się wjeżdża w kopiec. Dobra, tutaj ci sąsiad na awaryjny go zostawię. Nie musisz. A jednak zawsze awaryjny, to masz zabezpieczenie. Dobra, sąsiad, wsadam tu do ciebie, czekaj i jeździ. Ci czujesz się, jakbym się trochę zmalał. Ja ci powiem, że nie wiem czemu, ale widać, że udaje się, jakbyś trzymał kierownicę, nie? No to wiesz, jest przyzwyczajenie, nie wiem, tyle lat, gdzieś w Ursu się jeździ, całe 3 lata, wiesz. Co się z tą kieszonką stało? Co się z moją pryzmą stało? Moja pryzma! No, a co ty myślałeś, jak się ugniecie, to... Trochę mała się zrobiła. Trochę? To pół silosa znikło. A jak to w ogóle to ugniecienie wygląda? 98%. Teraz zmniejszasz ty sąsiad. Weźcie już to może został, bo to zaraz tam zniknie. Nie, sąsiad, będzie dobrze, tylko same ślady zostają. Jak dobrze rozgniecisz, to nic nie wrócisz. Sąsiad. Kubo. Putas. Jak jest stuwa, czy nie ma stuwy? Nie ma. A ile jest? Ale się skompostowało już. Ile jest? Ale już jest kompostowe, już jest gotowe. Jakie jest gotowe? Już jest gotowe. Jak prawie widzę po wbiciu takie ścikaki w dupę. No zobacz, miesiąc co. A, nie będziesz widział, bo nie masz tabletu. Nie, jeszcze chwila. Ja widzę tablet. Jeszcze raz, dwa, przejadę i będzie dobrze. Co się tam stało? Co za gówno kukurydza było? Ja nie wiem, co ty tam... Chyba za dużo wody w niej było. Bo teraz wyciskamy soki. Chyba tak. Ty kukurydza te krowy znowu będą głodowe. Kurwa. Oj, ty chyba nigdy nie widzisz na plus z tymi krowami. Chyba jest przedam. Poziom ubicia? 95, jo? Tak. Dobra. Jest. Widzę potem 6, 7 i znowu się zmniejsza. O, 7 i znowu, o, 8 i się zmniejsza. Są się tego. Tego już nie ma. Tu to jakiś usiad został. No we, we! Jak jeździsz ty, penisie? Wypierdalaj, Cwelu! Dam się źle z tego grachalina. Dobra, weź ty teraz pougniataj trochę. O kurwa! Siadaj tam do tyłu, siadaj. Chodźcież. No dawaj, sąsiad. Powiem ci, sąsiad, że po tym wrogu też taki się wydaje, jakbyś zmalał trochę. Jo, a ty jakiś większy jesteś. Dziwne. Dziwnie, że zjedziemy po tą próbę. Ja pierdyle, sąsiad, ale kukurydza jak obrodziła, ale piękny kopiec był. Był. Uwa, ubiło się. Co? Ubiło się. Ja? Nie ma folii, żeby tym zagrać. Jak to mi? Dobra, sąsiad, trudno, zakryjemy to kiedyś. Dobra, Kalina kiedy, się na to położy. Kiedy idzie. Dobra, to dzięki za... To, że ci pomogłem, jadę do domu. No możesz wziąć, pa, pa, o, engine kaputen. No tak. Może przez to, że na awaryjnym zostawiłem i nie kręci. Nie, to odpali. Dobra, zaraz przyjdę, to obalim flaszkę i na 2 miesiące znikniemy, także jedziemy. Dobra. Jadę przygotować. No, także... Alina! I się piję z sąsiadem, więc zawsze pysk. I gotuj ogórki kiszone i kluski śląskie. Dobra, także słyszeliście... Ła, nie, zostaw, nie, ła. Przemoc u sąsiada w domu, a my w tym momencie 60 zajechaliśmy na nasze podwórko i ja się z wami żegnam. Sąsiad! Tak, sąsiad. Halo, gdzie jesteś? Jemy u ciebie, Halina mnie pogoniła. No to stań koło 60, bo ładny kadr mam.
bo się żegnam z widzami. Odwróć się do mnie, a nie dupą tu mi świecisz. Albo ustań na tym, na dachu 60. O. Hopla, hopla. No, i nasz komandos był z nami. Bo się wgniótł dach. Dobra, sąsiad, kończymy odcinek. Dobra, także na razie. Nie ma.